Dzień dobry, a teraz będzie kolejny hit, czyli czwarty temat w drugim rozdziale, który mówi o ustanowieniu władzy komunistycznej w Polsce. Oglądamy. Przy okazji tematów poprzednich wspomniałem o tym, jak to komuniści pięknie przejmowali władzę w kolejnych państwach i dzisiaj sobie to uszczegółowimy, mówiąc o tym, jak to działo się na terenie ziem polskich. Ale oczywiście schemat przejmowania władzy jest wszędzie niemalże taki sam. Ale może po kolei. Z 8 klasy zapewne pamiętacie, że w 1941 roku był podpisany Układ Sikorski-Mański. Układ Sikorski-Mański przestał istnieć w roku 1943. Stalin zrywa z nami jakiekolwiek kontakty dyplomatyczne i nie utrzymuje od 1943 roku żadnych właściwie oficjalnych stosunków dyplomatycznych z naszym rządem na uchodźstwie. Dlaczego? Dlatego, że on będzie sobie tworzył swoje własne struktury i te struktury będą, no niestety, w przyszłości przejmować władzę w Polsce. Przejdziemy sobie do planu Burza, bo o tym też było w klasie 8. Plan Burza zakładał przede wszystkim na początku, od 1943 roku, wspólną walkę z Sowietami przeciwko Niemcom. I rzeczywiście, taka walka miała miejsce, ponieważ walczyliśmy na Lubelszczyźnie, na Wileńszczyźnie i na Wołyniu i tak dalej. Wszystko właściwie kończyło się tak samo. Razem walczymy, razem zdobywamy, ale później, niestety, wojska sowieckie rozbrajają nasze oddziały i zmuszają polskich żołnierzy do tego, żeby weszli w skład nowej armii, która będzie pod zwierzchnictwem Sowietów, tworzona, oczywiście złożonej w dużej części z Polaków, a jeżeli nie, no to łagry. Więc było ciężko i przed właściwie wybuchem Powstania Warszawskiego już wiadomo było, że kiedy Sowieci wchodzą na ziemię polskie, jest to styczeń 1944 roku, to my jesteśmy już właściwie pozbawieni szansy, złudzeń na to, że będziemy mogli coś z tymi Sowietami dalej pokombinować, powspółpracować. Jako że w Moskwie powstaje Związek Patriotów Polskich, który ma być jakby pierwszym krokiem do stworzenia przyszłych struktur komunistycznych na naszych ziemiach, tworzono Ludowe Wojsko Polskie, do którego, jak wspomniałem, wcielano Polaków. Dlatego wiedzieliśmy, że zostaje nam postawienie wszystkiego na jedną kartę. I w ten sposób Powstanie Warszawskie wybucha, jako że chcieliśmy samodzielnie pozbawić właściwie możliwości utrzymania władzy niemieckiej w Warszawie, czyli wyprzeć Niemców i przywitać Sowietów jako gospodarze. To było pierwszym krokiem do tego, żeby później mówić o wolnym państwie. I taką decyzję podjął m.in. premier Stanisław Mikołajczyk, a potem jak Powstanie Warszawskie się niestety, ale nie powiedzie, on z tej funkcji premiera po prostu będzie musiał ustąpić. No, ambicje na to mu po prostu nie pozwolą. I tu musimy pamiętać, że w Moskwie z 31 grudnia na 1 stycznia 1944 roku powstaje KRN, czyli Krajowa Rada Narodowa, która ma stanowić swoisty parlament, przyszły parlament na ziemiach polskich. Ale w maju 1944 roku zostali oni, właściwie delegaci tego KRN-u, przewiezieni do Warszawy, która była jeszcze okupowana przez Niemców. Tam dogadali się z patriotami polskimi i postanowili, że utworzy się przyszły polski rząd. I tak powstała idea PKWN-u, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Powstaje on 21 lipca 1944 roku, oczywiście w Moskwie pod patronatem Stalina. Ale oczywiście mówili, że to jest jedyny legalnie działający rząd, że jest on niezależny, no bo zwykły Polak nie musi o tym wiedzieć, że to jest twór komunistyczny. I kiedy Sowieci 22 lipca zajmują Chełm, to tam wybrano miejsce na ogłoszenie manifestu PKWN-u, czyli swoistego programu, w którym mówiono o tym, że to jest, tak wspomniałem, jedyny legalnie działający rząd, ci na uchodźstwie to są uzurpatorzy i że w ogóle tamtym się nie ufa. To nam się powinno ufać, ponieważ my będziemy w przyszłości tworzyć niepodległą Polskę. Ta, niepodległą. Jednak prawda jest taka, że do Chełma Polacy z tego PKWN-u trafili dopiero 27 lipca, czyli nieco później. Jesteśmy jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, żeby była jasność. Następnie byli przewiezieni do Lublina i tamten PKWN będzie miał swoją siedzibę, dlatego będzie mówiło się o Polsce lubelskiej, jako tej, która będzie zarządzana właśnie z tego miasta, z Lublina. Ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego Chełma, ponieważ tam parę ciekawostek można byłoby sobie wyłuskać. Teraz idziemy sobie do punktu, który nazywa się mit założycielski, czyli opowieść, wymyślona zazwyczaj, opowieść o tym, jak to powstaje jakieś państwo, miasto, które będzie przełomowym w dziejach historii całego świata i tak powstaje mit założycielski o Polsce Ludowej. Ponieważ my znamy mity założycielskie takie jak o Romulusie oraz o Remusie, o zdobyciu Bastylii,
o wielu innych jeszcze państwach, które tu nie będziemy sobie wymieniać, więc komuniści i Sowieci musieli mieć swój własny nit założycielski o tym, jak to kraj będzie wolny, ponieważ ten manifest PKWN, o którym wspomniałem, będzie ogłoszony w Chełmie 22 lipca 1944 roku. Ale wspomniałem też, że wtedy jeszcze nie było tam fizycznie całego PKWN-u. Oczywiście komuniści mówili o tym, że to wszystko było drukowane w drukarni chełmskiej. To tam wszystko zostało podjęte, wszystkie decyzje, samą myśl o tym, jak ta Polska będzie wyglądała. Ale Edward Osóbka-Morawski, który stał na czele PKWN-u, a wcześniej był wiceprzewodniczącym KRN-u, kiedyś mówił nawet o tym, że śmiać mu się chce, jak to Polacy uwierzyli w kwestię powstania Polski Ludowej na polskiej ziemi w Chełmie. Ponieważ w tym manifestie, który tu widzimy, jest pewien szczegół, który on wspomina. Tam, zobaczcie, przybliżam teraz, jest Osóbka-Morawski, ale przez U zwykłe, ponieważ w drukarni sowieckiej nie było U z kreską, a jego nazwisko było pisane właśnie przez U z kreską. Dlatego też pierwszy manifest tego 22 lipca to jest potwierdzenie na to, że nie był drukowany na ziemiach polskich, tylko jeszcze w Moskwie. A mit założycielski musiał powstać, żeby ludzie zrozumieli, że to jest ich jedyna władza. A PKWN będzie robił po prostu dalej swoje. A komuniści z PKWN-u w tym manifestie obiecywali wszystko, co tylko Polaków mogłoby chwycić za serce. Że będzie możliwy awans społeczny, że nie jest istotne wykształcenie, nie jest istotny stan posiadania. Większość praktycznie i tak wszystko straciła. Ważne jest to, że będziemy razem odbudowywać wolną Polskę i że będziemy ramię w ramię szli. Razem będziemy mieli reformy rolne, będziemy mieli reformy zdrowotne, które mają być w przyszłym okresie czasu wprowadzone. Ale pomimo tych pięknych frazesów, PKWN miał naprawdę bardzo nikłe poparcie i to dawało też Sowietom i Stalinowi po prostu do myślenia. Jak już wspomniałem wcześniej, to co działo się w lipcu było przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie upada 2 października. Wiemy, że nie udało się to powstanie. Mikołajczyk rezygnuje, władzę w rządzie na uchodźstwie przejmuje Tomasz Arciszewski, który już nie będzie miał takiej pozycji. Mało tego, będzie musiał rywalizować politycznie z tym, co Sowieci tworzą na ziemiach polskich. A dokładnie to w grudniu 1944 roku powstał rząd tymczasowy na czele z Bolesławem Bierutem oraz wiceprzewodniczącym został sekretarz Polskiej Partii Robotniczej Władysław Gomułka. Dostawali oni dyspozycje od Moskwy bezpośrednio i wykonywali tak naprawdę ich rozkazy tutaj na ziemiach polskich. Dlatego niektórzy nazywają to okupacją poprzez przedstawiciela. I tym przedstawicielem byli Polacy, którzy reprezentowali myśl moskiewską oczywiście na ziemiach polskich. Oczywiście powstanie PKWN-u, rządu tymczasowego było tylko kroplą w morzu tego, co Sowieci chcieli wprowadzić na ziemiach polskich. Będziemy mieli różne, właściwie to organizacje, różne działania, które będą w przyszłości stanowić o sile terroru komunistycznego. Będziemy mieli na pewno kwestię resortu bezpieczeństwa publicznego, który później zmieni się w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czyli MBP, które będzie sądzić później naszych przedstawicieli, no powiedzmy, że niepodległościowego podziemia. I pod MBP później podlega Urząd Bezpieczeństwa, czyli UBECJA, UB, Bezpieka, zwał jak zwał, Milicja Obywatelska, czyli MO, którzy będą no, dosyć mocno uderzać przede wszystkim w społeczeństwo. No, będzie to policja polityczna po prostu, tak rzecz ujmując. Będziemy mieć też Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli KBW. I oni będą generalnie podlegać całkowicie pod komunistyczną władzę w Polsce. Jednak tą władzę komunistyczną, pomimo tego, że mówiłem o Bierucie, o Gomułce czy o Osóbce Morawskim, będą pełnić tak zwani popi, popowie, tak można by to było powiedzieć, czyli pełniący obowiązki Polaka. To będą Sowieci, którzy będą kontrolować funkcjonowanie właściwie na ziemiach polskich rodzącego się komunizmu i będą tak naprawdę pokazywać palcem naszym komunistom, polskim komunistom, co robią źle, ewentualnie będą ich po prostu z tych funkcji ściągać, będą ich później również represjonować, jeżeli ci nie będą wykonywali tego, co mówi po prostu Moskwa. Generalnie rozpoczął się daleko idący terror, prześladowania, rozstrzeliwanie wszystkich tych, którzy byli w jakiś sposób połączeni z podziemiem niepodległościowym, z AK i tak dalej. Takim najgłośniejszym punktem będzie proces 16. Chodzi o to, że najważniejsi przedstawicieli polskiego podziemia potajemnie zwabiono właściwie na rozmowy, obiecano im bezpieczeństwo, a w gruncie rzeczy to ich aresztowano i postawiono pod sądem. Tu mówimy sobie m.in. o ostatnim komendancie AK, Leopoldzie Okulickim, czyli Niedźwiadku. Będziemy mówili o przedstawicielu delegatury
RP na kraj, czyli Janie Jankowskim oraz Kazimierzu Pużaku, który będzie takim przedstawicielem polskiego podziemnego parlamentu, tego niekomunistycznego oczywiście. Będą oni wywiezieni przez NKWD do więzienia na Łubiance i tam postawiono im przed sądem zarzuty, które były absurdalne i był to proces typowo pokazowy. Mówiono im o działalności terrorystycznej, wymierzonej w Związek Sowiecki, o współpracy z Niemcami, o tym, że mordowali Polaków i wiele innych ciekawych smaczków. Natomiast wszystkich właściwie, no poza jednym właściwie, skazano na długoletnie więzienia, z których niestety już później no, nie powychodzili. Także w ten sposób eliminowano tych niepodległościowych działaczy i to jest taktyka salami, czyli odsuwanie od władzy, właściwie nawet od możliwości przejęcia władzy wszystkich tych, którzy są przeciwnikami władzy komunistycznej. O tej taktyce salami to możecie usłyszeć na lekcjach w czwartej liceum na historii, ale to w swoim czasie. Przechodzimy sobie tym samym w sposób płynny do 1945 roku. W lutym była konferencja w Jałcie i tam Polska została sprzedana właściwie Sowietom i tu mamy taki, powiedzmy, że złośliwy plakat, będę brał cię w Jałcie, nawiązanie do piosenki będę brał cię w aucie, ale śpiewali ją Sowieci Polakom w jednym ze skeczów kabaretu Neonówka. I jednym z postanowień tej Jałty było tworzenie w tych państwach, które będą podległe pod Stalina, rządów koalicyjnych, czyli takich, który będzie mieli komunistów, ale też przedstawicieli na pewno tego, co jest no, opozycją wobec komunistów. Wspomniałem o tym, że po powstaniu warszawskim Mikołajczyk rezygnuje z funkcji premiera, oczywiście na uchodźstwie. I on już jest na pozycji przegranej, dlatego też na rozmowy ze Stalinem odnośnie tworzenia nowego tworu państwowego, którym będzie na zasadzie realizacji postanowień jałtańskich tymczasowy rząd jedności narodowej, TRJN, będzie Mikołajczyk pełnił funkcję wicepremiera razem z Gomułką i zgodnie z tym, co było postanowione w Jałcie, komuniści mogli dalej pójść w kierunku przejęcia władzy, ale wiedzieli, że ich, powiedzmy, że poparcie jest znikłe, a dosyć dużym poparciem cieszy się mimo wszystko PSL Mikołajczyka. Musieli sprawdzić, czy Polaków da się troszkę oszukać, na przykład poprzez wybory, poprzez jakieś działania, które będą po prostu sfałszowane. W 1946 roku przeprowadzono referendum ludowe, które zakończyło się fałszem i właściwie nikt nic z tym nie zrobił, więc poszli krok dalej. I w 1947 roku przeprowadzili wybory do Sejmu Ustawodawczego, na podstawie których właściwie to PSL, pomimo tego, że jakby fałszu wyborczego nie było, mogłoby wygrać, to wygrywa Blok Stronnictw Demokratycznych. PSL zostaje w trakcie tych wyborów właściwie rozbite wewnętrznie, ponieważ musiało dużo przedstawicieli uciekać z Polski, podobnie jak Mikołajczyk. I w ten sposób komuniści teoretycznie, zgodnie z prawem, chociaż sfałszowanym prawem, przejęli władzę w Polsce i będą utrzymywać się tej władzy aż do 1989 roku. Po tym, jak już komuniści, można powiedzieć, że fizycznie przejęli władzę, to w roku 1952, w święto narodowe, bo ten 22 lipca jest świętem narodowym, uchwalono konstytucję, która zmienia nazewnictwo Polskiego Państwa w Polską Rzeczpospolitą Ludową, czyli PRL w skrócie. I ta konstytucja będzie miała nawet dosłownie ręczne, naniesione poprawki przez Stalina, które będą w dużym stopniu oczywiście tworzyły nową jakość polskiej polityki. A dokładnie to ludową, ponieważ wszystko było ludowe. Od ludu, który będzie rządził, od demokracji ludowej, aż po ludowe Wojsko Polskie. I to, co będzie takim uproszczeniem, żeby ludzie myśleli, że ten lud to my, że oni to robią dla nas, że w ogóle lud jest najważniejszy, nazwano nowomową. I ta nowomowa będzie przez cały okres PRL-u w Polsce po prostu obowiązywać. Wszystko niemalże będzie ludowe. I pomimo tego, że w tej konstytucji PRL-u będzie mowa o wolności słowa, wolności wyznania, będzie wolność wyborów, to wszystko było tylko, tak to w świecie komunistycznym, ulotnym frazesem. Nikt nie będzie się tym przejmował, że tego po prostu nie będzie. Ponieważ w roku 1948, jeszcze przed uchwaleniem tej konstytucji, doszło do skonsolidowania, zjednoczenia wszystkich partii komunistycznych i powstaje PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. To będzie system monopartyjny, a nie żadne wolne wybory. To właśnie oni będą w Polsce po prostu rządzić przez kolejne lata. To oni będą decydowali o tym, jak będzie polska polityka wyglądać i jak bardzo będzie zależna po prostu od Moskwy. I tak już właściwie na koniec można powiedzieć, że te PZPR, w ogóle w PRL-u PZPR robiło wszystko, byleby tylko zachować te pozory tej teoretycznej wolności. O czym dokładnie mówię? Przede wszystkim o tym, że były wolne wybory, ale my nie mogliśmy zgłaszać swoich kandydatów, bo to robiły władze, czyli dawały swoich ludzi. Mało tego, nawet powstawały
takie jakby opozycyjne, ale jednak sojusznicze organizacje, które będą partiami, jak na przykład Stronnictwo Demokratyczne, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, do którego siłą wcielono byłych przedstawicieli PSL-u pod karą właściwie pozbawienia później wolności, jeżeli na to by się mieli nie zgodzić. Także sytuacja w Polsce do 1989 roku będzie na pewno niezbyt ciekawa, ale co tam się działo, to będziemy sobie jeszcze o tym mówili. Na tą chwilę to jest koniec tej lekcji, więc dziękuję i do widzenia.